Cześć, jestem Klaudia Taganow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz w pamięci podany procent każdej z liczb zapisanych obok. I w podpunkcie A mamy wyliczać 1% z tych liczb. 1% to jest 1/100, czyli 0,01. Zatem my każdą z tych liczb będziemy tutaj dzielić przez 100, czyli przesuwać przecinek o 2 miejsca w lewo. No to lecimy. Tutaj nam się zaraz skracają. 2. Tu już bardziej zastosujemy metodę z przesuwaniem miejsc, czyli będzie 1,38. O 2 miejsca, czyli 11,12. O 2 miejsca, czyli będzie 0,157. To jest 0,06. W podpunkcie B mamy 10%, czyli będziemy tutaj dzielić przez 10. Ja myślę, że to jest na tyle proste, że zrobimy to od razu. Z dziesiątki na 10 zrobi nam się 1. Z 25 na 10 2,5. 120 na 10 to 12. Tu troszeczkę trudniej, ale przesuwamy o jedno miejsce w lewo i robi nam się 0,37. A tutaj 202. C. 20% to wtedy dzielimy przez 5, bo to jest 1/5. Szybkie udowodnienie. Skracamy sobie 0 i przez 2. Czyli teraz wszędzie tutaj dzielimy przez 5. No, mamy to liczyć w pamięci, no to lecimy. 10 na 5 to 2. 20,5 na 5 to z tego jest 4. A tu będzie przecinek 1, bo 5 na 5. 150 na 5 to jest 30. 400 to 80. Tutaj najtrudniej, najlepiej pisemnie, że 1,2 na 5 to 0,24. 25% to 1/4, czyli tutaj wszystko dzielimy przez 4. 8 na 4, 2. 36 na 4, 9. 120 na 4 to 30. 1,6, no to robimy sobie 16 na 4 to jest 4. I tak, żeby było jedno miejsce po przecinku, to będzie 0,4. 1600 na 4 to 400. E. 150% to jest mnożenie. Będziemy mieć tutaj więcej o połowę. Już Wam tłumaczę dlaczego. No bo jak podzielimy to przez 100, to mamy 1,5. Czyli całość to 1 i 0,5, czyli pół, czyli o połowę będziemy mieć więcej. No to lecimy. Mamy 10, połowa z tego to 5, łącznie 15. 8, połowa z tego to 4, dodać 4, 12. 50 na pół to 25, dodać 75. 2000 na pół to 1000, dodać te 1000, 3000. 120 na pół to 60, czyli łącznie 180. I FK. Mamy tutaj 1/10%, czyli tutaj w przykładzie A dzieliliśmy na 100, teraz mamy jeszcze mniej i będziemy tutaj dzielić przez 1000.
No to przesuwamy o przecinek o 3 miejsca w lewo. Zatem mamy 2,7. Potem 0,5. 0,2. A tutaj 1,3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.